rady tak potem potem. Słuchajcie, jest ze mną Magda Dorożała. Powiedz Magda, czym zajmujesz się w stowarzyszeniu? Jestem liderką do spraw ekologii na Mazowszu. Zajmuję się tak naprawdę w dużym uproszczeniu wszystkimi zielonymi projektami. To jest tak naprawdę koordynowanie wszystkich ekologicznych zielonych projektów, które mamy tutaj na Mazowszu. Powiedz mi, czy po roku działalności stowarzyszenia liczysz na jakieś konkretne tematy, które zostaną w kongresie policzone, na kongresie poruszone? Szczerze mówiąc, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że liczę na mnóstwo zielonych tematów, że będzie tutaj tak w połowie żółto, w połowie zielono. Liczę na to, że będziemy przede wszystkim mieli fajną energię i że wymienimy się mnóstwem pomysłów, bo chyba trochę o to chodzi, żebyśmy się spotkali i nawzajem zainspirowali. A co za tym idzie, potem spotkali się w poniedziałek, bo może nie od razu w niedzielę, i koordynowali konkretne projekty, ciągnęli je wspólnie, robili, realizowali rzeczy i robili tę robotę. Wszystkich, z którymi rozmawiam, pytam o wolontariuszy, bo my tu jesteśmy, jest to jakaś forma nagrody, natomiast wielu z nich w tej chwili ciężko pracuje przy naszych akcjach. Jakie akcje eko są w tej chwili i trwają podczas gdy my jesteśmy tutaj? No, dzieje się dużo rzeczy. Dzieje się chociażby to, że zbieramy ekipy rowerowe, patrole rowerowe. Dzieje się to, że część ludzi sprząta świat. A to tak naprawdę dziś konkretnie to, co się dzieje. Chociażby na Bielanach mamy piknik, w którym tutaj pozdrawiam Krzysię z Bielan, która jako jedyna zdecydowała się jakby nie być tutaj z nami na kongresie, tylko koordynować nasze stoisko na Bielanach, gdzie pojawiają się też inne partie, czyli ważne, żebyśmy tam byli. Także dziękuję za to, pozdrawiam i mam nadzieję, że rozda się tam dużo ekoworeczków. A ja się do tych pozdrowień przyłączę. Trzymajcie się. Pozdrowienia.